To jest audioprezentacja. Materiał promocyjny. Na podcast zaprasza Agencja Rozwoju Pomorza, pełniąca rolę instytucji pośredniczącej przy wdrażaniu działań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Biznes przez sito w Chili Z. Pomorze nie tylko turystyką stoi, co udowadniamy w naszym cyklu, w programie Biznes przez Sito, cyklu przygotowanym wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza. Wybraliśmy 7 firm z bardzo różnych branż, by opowiedzieć ich historię. Dziś będzie to branża gamingowa i historia firmy Wixa Games. Biznes Story. A naszym dzisiejszym gościem Robert Fijałkowski, Wixa Games. Cześć. Cześć, dzień dobry. No właśnie, branża gamingowa. Chciałbym się na początek dowiedzieć, jak to wszystko się u Was zaczęło. Historia firmy dość krótka, bo jej początek sięga 2016 roku. Zgadza się. Generalnie spółka jest bardzo mocno powiązana ze spółką matką, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Zresztą formalnie została wydzielona w 2021. I historia zaczęła się właśnie, jest związana mocno z Agencją Rozwoju Pomorza, ponieważ jednym z pierwszych projektów, jakie powstały, to gra o nazwie Wixa. Można powiedzieć, że podobnie jak w przypadku albumów muzycznych, często jest tak, że pierwsza płyta to tak samo się nazywa jak nazwa zespołu, tu troszeczkę odwrotnie. Pierwsza gra nazywa się Wixa i stąd też nazwa Wixa Games. No właśnie, ale wspomniałeś o tych początkach, o korzeniach firmy tak naprawdę. W ogóle Pomorze może nie jest kojarzone, ale jest tutaj naprawdę wiele firm właśnie z tego sektora związanego z IT, z programowaniem. Tych firm jest tutaj całkiem sporo i wybijają się na rynku. Tak, to prawda, ale jest duża dysproporcja między IT, oprogramowaniem, a grami i też nasza spółka bardzo mocno działa, żeby to zmienić. Tu może jeszcze będzie okazja trochę wspomnieć na temat wydarzenia, które organizowaliśmy już w tym roku i też będziemy w przyszłym roku, które skupia właśnie całą branżę gier tu na Pomorzu, bo jest to też bardzo ciekawa lokalizacja, gdzie możemy blisko współpracować z partnerami z krajów bałtyckich czy ze Skandynawii, więc tutaj to nasze ulokowanie nad Morzem Bałtyckim też jest takie strategiczne, jeżeli o to chodzi i pozwala zacieśniać współpracę. Więc rok 2016, gra Wixa, o tyle unikatowy jest to projekt, ponieważ wykorzystuje, dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest mocno związany ze sztuczną inteligencją, która jest tak teraz modna. Generalnie są to algorytmy, które wykorzystują analizę muzyki w grze, którą można zresztą załadować bardzo różną i następnie parametry, które dzieją się dla gracza, czyli na przykład to, jak zmienia się świat, zmienia się kontrast grafiki, czy jest dzień, czy jest noc, jakie pojawiają się elementy, również modulacja tej muzyki w rytm wydarzeń na ekranie, to wszystko może się dziać jakby automatycznie z poziomu silnika gry, bo w momencie, kiedy trzeba byłoby to ustawiać ręcznie i wszystko dostroić, żeby to było zgodne z muzyką, no to zajmowałoby bardzo dużo czasu, więc to rozwiązanie i też wsparcie z Agencji Rozwoju Pomorza pozwoliło, żeby właśnie od razu zacząć bardzo innowacyjnie. W innym przypadku raczej trzeba zaczynać od bardzo małych i takich bardzo bezpiecznych projektów i dopiero gdzieś po kilku latach można iść w stronę bardziej kreatywną. No właśnie, ponieważ też świat gier komputerowy, przynajmniej ten polski, kojarzymy przede wszystkim z takimi firmami jak CD Projekt Red. Jaką niszę tej branży przede wszystkim wy chcieliście wypełnić? Tak, tutaj można powiedzieć, że historia spółki dzieli się na trochę takie dwa etapy, bo pierwszy etap bardziej dotyczył gier tak zwanych casualowych i mocno mobilnych na telefony komórkowe, głównie na Androida oraz na iOS. Tutaj bardzo szybko też zobaczyliśmy, że mamy wśród naszych ludzi bardzo duże ambicje, żeby mimo, że są to gry mobilne, żeby one były bardzo ambitne, bardzo rozbudowane i też żeby zawierały bardzo szczegółową grafikę. I to generalnie spowodowało, że te projekty były bardzo uznawane przez graczy i też potrafiły osiągnąć sukces, jak na przykład gra Love Colors, która zyskała ponad 100 tysięcy pobrań. Natomiast też pokazało, że w dalszym okresie trzeba pójść krok dalej i to też dało nam jakby taki naturalny rozwój i od 2020, a w sumie jeżeli chodzi o premiery gier od 2021, zajmujemy się już produkowaniem gier na konsole oraz na komputery osobiste i generalnie cały model biznesowy się w tym czasie zmienił, też spółka się troszeczkę rozrosła, więc w tym momencie właśnie jest ten etap drugi. Powiedziałbym, że jeszcze bardziej ekscytujący, no bo jeszcze bardziej kreatywny, no i te projekty są też
większe, dłuższe, ale również bardziej kosztowne. Oczywiście to jest rynek też bardzo perspektywiczny, natomiast też no, nie trzeba ukrywać, że tutaj mocno tego gracza trzeba też zawalczyć. Trzeba mieć też czym wyróżnić tak naprawdę na rynku, by tego gracza kupić, bo gracz jest coraz bardziej wymagający, ma w czym wybierać, nie dziwne. Na co wy przede wszystkim stawiacie? Czy właśnie ta interakcja jest czymś, co ma was wyróżnić? No tutaj właśnie ta gra, o której przed chwilą wspomniałem, ten Love Colors, to dobry przykład, bo sama gra w sobie, jakby spojrzeć na pierwszy rzut oka, jest tego typu gier, bo była to gra, która polegała na kolorowaniu różnego rodzaju tak wirtualnych ilustracji, odtwarzanie ich kolorów i następnie powstawał z tego obrazek i to wszystko było w takiej wystylizowanej grafice pikselowej, tak zwany pixel art. Ale gra posiadała jedną bardzo unikatową mechanikę, czyli możliwość grania wspólnie. Chociażby, ponieważ to gra akurat była kierowana do na przykład rodzic z dziećmi, no to może mógł tata czy mama zagrać z córką czy synem i jednocześnie mogą kolorować, więc mogą wspólnie spędzać czas. I już to jest przykład, gdzie okej, było kilka tego typu gier na rynku, ale żadna nie wprowadziła takich mechanizmów współpracy. To też właśnie pokazało i staraliśmy się w wielu grach chociażby tą możliwość grania wspólnie przy jednej grze wprowadzać, bo też jest to coś, co na pewno jest wyróżnikiem. To jest jedna rzecz. Jeszcze dodałbym drugą, czyli poszukiwanie takich połączeń gatunkowych, które często są nieoczywiste. To na przykład gra, którą wypuściliśmy w 2021 roku, która jeszcze doczeka się w tym roku dodatku, czyli gra The Crack Pet Show. Jest stylizowana mocno na kreskówki z lat 90., ale te takie pełne przemocy, czyli takie troszeczkę kierowane w zasadzie dla starszej młodzieży, czy nawet prawie dla dorosłych. I w związku z tym ta stylistyka troszeczkę tak w stylu Happy Tree Friends, jeżeli ktoś kojarzy. No i to też w połączeniu z popularnym gatunkiem, którego ta gra dotyczy, no spowodowało, że gra się mocno wyróżniała, bo okej, też są takie gry, ale w tej stylistyce nic takiego na rynku w momencie, jak wypuszczaliśmy, nie było. Patrząc na to, co tak naprawdę się liczy w branży gamingowej, to jest to bardziej to, co dzieje się na backendzie, ten cały silnik, to wszystko, co jest w warstwie programowania, czy może bardziej o sukcesie gry świadczy scenariusz, czyli pomysł generalnie na grę? Wszystko zależy od gatunku. Na przykład gra, o której przed chwilą mówiłem, ona zdecydowanie stoi bardziej rozgrywką i tam historii jest bardzo mało, ale teraz tworzymy też grę, która jest umieszczona na Alasce w latach 70. i mocno jest inspirowana na przykład takimi klasykami jak The Thing, czy na przykład właśnie twórczością Lovecrafta i tam generalnie już historia pełni bardzo ważną rolę i myślę, że będzie tym czynnikiem, który będzie graczy przykuwał uwagę, no bo cała gra, cały koncept to jest takie podróżowanie na krawędzi szaleństwa, więc raz, że te wydarzenia na ekranie, które się dzieją, które będą pokazywane graczowi, niekoniecznie muszą faktycznie się wydarzać, to może być tylko umysł naszego głównego bohatera. Więc akurat taka gra aż sama się prosi, żeby eksplorować różne rzeczy związane z historią. Więc odpowiadając na pytanie, to wszystko zależy od danej gry, ale myślę, że takim wspólnym mianownikiem na dzisiejsze czasy szczególnie to jest grafika. Ona musi być w jakiś sposób wyróżniająca się, bo w momencie, kiedy gracze są bombardowani tysiącem gier, które mogą potencjalnie zagrać i mają dosłownie kilka sekund na to, żeby w ogóle zdecydować, czy się zainteresują daną grą, no to pierwsze, co widzą, no to jest grafika. No jak też słucham, to jest wiele kropek, które tak naprawdę ze sobą trzeba połączyć i to wszystko świadczy o sukcesie, a jeszcze do tego wszystkiego dokłada się czas, no bo gra nie powstaje z dnia na dzień, tak naprawdę to jest proces i na początku tego procesu nie mamy od razu gwarancji sukcesu, powodzenia naszego projektu, a to są wszystko fundusze, które trzeba, jakby nie patrzeć, przeznaczyć na wdrożenie danego konceptu, danego projektu. No właśnie, co dziś z perspektywy waszej, patrząc też na całą branżę, jest największym tak naprawdę wyzwaniem? No myślę, że właśnie ta walka o tą ekonomię uwagi, bo nawet na przykład jak weźmiemy sobie największą platformę dystrybucyjną na komputerach osobistych, czyli platformę Steam, to rocznie pojawia się w tej chwili ponad 12 tysięcy gier na tej platformie. Kiedy sobie spojrzymy nawet na premiery dzienne, gdybyśmy na dzień dzisiejszy sprawdzili na dzisiaj ile jest premier, to przynajmniej będzie
30-40 może gier. Oczywiście nie wszystkie będą z nich jakościowe, ale na pewno będą 3-4 takie, które warte są uwagi gracza. W związku z czym cały czas walczymy, tak, z innymi grami, więc konkurencja jest bardzo duża. No i wspomniałeś też o inwestycjach i o tym, że bardzo w krótkim czasie następuje weryfikacja. Projekty, które tworzymy, zajmują od kilku, ale raczej kilkanaście miesięcy przynajmniej. I cały czas jest to inwestowanie w dany projekt i chociaż gra potrafi się sprzedawać przez okres 2 lat, to tak naprawdę już w pierwszy miesiąc od premiery następuje weryfikacja, czy nie przestrzeliśmy z budżetem, czy faktycznie gra została dobrze przyjęta. Widzimy, czy twórcy internetowi zainteresowali się tym tytułem i chcą pokazywać swojej publiczności, więc weryfikacja następuje tak bardzo szybko. Patrząc też na to, ile tych gier pojawia się, sam wspomniałeś, te dane robią wrażenie, to ciężko jest prowadzić działania marketingowe, ciężko jest się przebić tutaj. To jest chyba ten element, którego nie można w tym wszystkim ewidentnie pomijać. Zdecydowanie, chociaż najlepszym elementem marketingowym jest też dobra gra, wtedy jest dużo łatwiej, więc jakby to też nie można rozdzielić i staramy się, tworząc gry, mieć mocno zaangażowane właśnie działania marketingowe od samego początku, czyli od kiedy zaczyna się projekt, porównać podobne projekty, dlaczego graczom się podobały pewne mechaniki, pewne nie, jakie elementy mogą spowodować, że gra może być lepiej przyjęta na rynku, więc ten marketing już zaczyna się na etapie prototypowania tak naprawdę i to na pewno pomaga. No i tak, jest to bardzo duża konkurencja też na tym polu. Tutaj też taką mam ciekawostkę, że w momencie, kiedy na tej platformie Steam, o której wspomniałem, 3-4 razy do roku jest takie wydarzenie, na której promowane są wersje demonstracyjne gier i ogólnie promuje się tytuły, które mają wyjść w następnych kilku miesiącach. Mhm. I wyczytałem taką informację, że jeden z twórców internetowych otrzymywał w tym czasie co 3 minuty maila z prośbą od twórcy gier, żeby zagrać w jego grę i proszę o to klucz, proszę darmowa wersja, czy mógłbyś ograć i pokazać swojej publiczności. Co 3 minuty, więc to pokazuje właśnie, jak dużo ludzi walczy o uwagę nie tylko graczy, ale też twórców, no bo w dzisiejszych czasach oni są bardzo ważną platformą do tego, żeby wyjść szerzej i pokazać się nowej publiczności. Wspomniałeś też o innowacjach. To znaczy, że to już nie chodzi o to tylko, żeby tą grę zaprojektować, żeby ona odpowiednio działała, żeby ją w odpowiedni sposób zaprogramować, ale żeby też wdrażać różnego rodzaju innowacyjne technologie, które tak naprawdę będą wpływały na doświadczenia gracza z produktem. Tak, to jest ważne, no bo w momencie, kiedy mamy tak bardzo dużo podobnych do siebie gier, no to jest pierwsza rzecz, że trzeba się wyróżnić. Po drugie, branża gier ma też to do siebie, podobnie trochę jak branża IT, no ona cały czas idzie do przodu w zawrotnym tempie. Nawet jeżeli cały czas korzystamy z tego samego silnika do gier, no to powstają jego nowe wersje, które mają nowe funkcjonalności. Można do nich też pisać własne właśnie elementy rozszerzające, tak jak przy tym projekcie Wixa, o którym wspomniałem. Poza tym pojawiają się też inne narzędzia, które można tworzyć, więc żeby tak naprawdę pozostać nawet mniej więcej tak samo konkurencyjnym, cały czas trzeba mieć ten wysoki poziom innowacji, no bo inaczej rynek po prostu może odjechać. Wspomniałeś o konkurencji, no bo i rynek bardzo konkurencyjny. Natomiast wspomniałeś również na samym początku istotną rzecz, że również jakby integrujecie środowisko tutaj pomorskich twórców gier komputerowych. Czy to znaczy, że działacie trochę ponad podziałami? Czy to jest tak, że jest pewne pole do współpracy, mimo tego, że konkurencja na rynku jest bardzo duża i docelowo to wy będziecie się bić o tych graczy? Tak, zdecydowanie. Właśnie jest bardzo duża współpraca i to zresztą nie tylko tak na poziomie lokalnym, ale twórcy gier mają to do siebie, że potrafią bardzo dużo współpracować i dzielić się tą wiedzą na różnego rodzaju konferencjach czy wydarzeniach chociażby. No i właśnie w 2023 roku i też w 2024 mamy do czynienia z nową współpracą, bardzo ciekawą, ponieważ chcieliśmy pierwotnie zrobić własne wydarzenie, które integruje właśnie branżę gier, natomiast odezwali się do nas organizatorzy wydarzenia z Ukrainy, którzy z powodu wojny postanowili jakby wyjść na zachód i potrzebowali partnerów do tego, żeby wchodzić na nowe rynki. No i bardzo im się spodobała idea stworzenia wydarzenia w Gdańsku i właśnie w tym roku w Amber Expo mieliśmy takie wydarzenie i planujemy również w roku przyszłym. No i przy tym wydarzeniu też współpracujemy z różnymi lokalnymi firmami, ale również w ogóle z całego basenu Morza Bałtyckiego i chcielibyśmy bardzo, żeby Pomorze też stało się takim ważnym punktem na mapie tworzenia gier,
bo jeżeli chodzi o IT, to jesteśmy bardzo mocni tutaj lokalnie, natomiast jeżeli porównamy się w branży gier do takich miast jak chociażby Kraków czy Wrocław, no to czy głównie Kraków, Wrocław, no to zdecydowanie mamy jeszcze tutaj duże pole do popisu, bo tych gier, firm jest kilka, ale jeszcze jest duże rezerwy są do tego, żeby ten region był ważniejszy. Chciałbym jeszcze porozmawiać o waszym docelowym kliencie i o rynkach, które zamierzacie podbijać z kolejnymi swoimi produktami. To jest tak, że generalnie dla gry komputerowej raczej rynek globalny niż lokalny, bo nie przypuszczam, żebyście się skupiali głównie na Polsce. Do kogo przede wszystkim adresujecie i o kogo się bijecie tak naprawdę? Jasne, no to zacznę tak od tyłu, czyli jeżeli chodzi o to, ile procent stanowi gracz z Polski, to są pojedyncze procenty rzędu 2-3%. Generalnie dla większości twórców gier, tak jak czytałem raport, bo był w lipcu ciekawie opublikowany polski branży gier, to zdecydowanie większość to są tak rynek Stanów Zjednoczonych, też Wielka Brytania, Chiny są bardzo mocnym rynkiem. Ponieważ mimo, że oficjalnie nie mogą kupować tych zachodnich gier, to jednak korzystają z różnego rodzaju obejść i stanowią bardzo duży, tak od 20 do 30% właśnie to są gracze z Chin, ale też również z tych wszystkich regionów Azji dookoła, jak Tajwan, Hongkong, Singapur. Więc to są bardzo ważne rynki. Jeżeli chodzi o wiek, no to my w tej chwili adresujemy głównie do takich graczy 18-35, graczy, którzy są świadomie podejmują decyzje zakupowe i grają w gry tak zwane premium, czyli faktycznie płacą za nie jakąś kwotę z góry, żeby grać, w odróżnieniu od gier, które na przykład są darmowe i proponują mikrotransakcje, to już jest wtedy troszeczkę inny rynek, więc raczej o tego takiego świadomego gracza, któremu zdarza się kupować kilkanaście gier rocznie i który właśnie szuka jakiejś takiej rozrywki, która zdecydowanie jest, no, wyróżnia się oryginalnością i nie jest aż takim produktem masowym. Czy patrząc na branżę gier, na waszą branżę, też wasze produkty konkretne i waszego odbiorcę, to jest bardziej walka o klienta B2C, czyli bezpośrednio? Czy to jest bardziej B2B2C, to znaczy szukacie też partnerów w poszczególnych krajach, szukacie dystrybutorów, którzy będą was wspierać w promowaniu też produktów, którzy mają być może nieco większe możliwości, bo robią to od lat na swoich rynkach. Jak to wygląda w praktyce? Generalnie dużo jest jednego i drugiego. Faktycznie partnerzy przy tak konkurencyjnym rynku są bardzo ważni. Tutaj głównie bym powiedział o wydawcach gier, którzy pomagają właśnie raz, że mogą wnieść spory budżet marketingowy i mają też współpracę z właścicielami platform oraz z twórcami internetowymi, na przykład niektórymi. I też pomagają przejść przez bardzo trudny proces wypuszczania gier na konsole. Ponieważ jest to bardzo specyficzny rynek, bardzo duży i bardzo warty wejścia, ale też z szeregiem wymagań. Każda gra jest ręcznie sprawdzana przez właścicieli tych platform i musi spełniać szereg wymagań i funkcji, żeby obsługiwać daną konsolę. To może być nawet 10-12 platform, które wypuszczając jedną grę musimy obsłużyć, więc wyobraźmy sobie, że tak naprawdę gra musi powstać już kilka miesięcy wcześniej i później trwa cały ten proces, można powiedzieć, dystrybucji. Mimo że mówimy cały czas o dystrybucji cyfrowej przez internet, to nadal potrafi trwać kilka miesięcy. Więc posiadanie partnera, który raz, że uprości ten proces, też jest w stanie zapewnić jakby lepsze dotarcie do tych właścicieli platform, no jest tutaj kluczowe i tak samo ważne nie tylko jak ten kapitał, który mogą wnosić, ale ich ten know-how jest tutaj kluczowy, więc natomiast to też zależy od projektu do projektu. Mieliśmy projekty, przy których dystrybuowaliśmy sami, mamy takie, przy których współpracujemy z wydawcami i w zasadzie w tej chwili też z trzema różnymi, że każda gra, którą teraz produkujemy lub właśnie już wydaliśmy, ma innego wydawcę, więc to też pokazuje, że możemy się uczyć od różnych firm i każda coś innego wnosi, więc tak. 7 lat działalności w branży gier, już kilka kompletnych produktów, kolejne w planach, 12 osób w tym momencie na pokładzie, innowacyjne rozwiązania. W jakiej fazie rozwoju mniej więcej w tej chwili jesteście? Teraz jesteśmy w tej fazie, kiedy mocno zwiększamy jakość gier, które produkujemy i też ich skalę. No i właściwie można powiedzieć, że ponieważ robimy jeszcze dodatek do gry, która już wyszła, wspomniałem, w grudniu 2021,
trzy duże gry aktualnie są w produkcji. Wciąż mówimy tutaj o 12 osobach, więc jest to sporo jak na takie małe studio, ale to też jest związane właśnie ze strategią dywersyfikacji, no bo nie chcemy w 100% polegać tylko na sukcesie jednego produktu, tylko też dać szansę, jeden może pójść troszeczkę lepiej, drugi troszeczkę gorzej. Ważne, żeby po prostu mieć dywersyfikację. W tym momencie zbliżają się bardzo duże targi w Niemczech, Gamescom, na których będziemy też pokazywać nasz horror Edge of Sanity, o którym wspomniałem, ten na krawędzi szaleństwa. I tutaj liczymy na dotarcie do nowych graczy. Pod koniec lipca ogłosiliśmy z innym wydawcą też naszą nową grę Dust Riders, która wyjdzie w 2024 roku. Jest to gra strategiczna, umieszczona w takim świecie a la Mad Max, więc też dosyć unikatowe połączenie gatunkowe. No i jest ten dodatek do gry z grudnia 2021. On ma wyjść we wrześniu, także tutaj również dużo się dzieje, mogę powiedzieć. No i generalnie oprócz tego, że powstają te tytuły, to staramy się cały czas wchodzić na nowe platformy dystrybucyjne, więc w tym momencie nie jest tak, jak było wcześniej, że na przykład wydawaliśmy głównie na komputery osobiste i na platformę Nintendo Switch, która jest tylko jedną z konsol. Teraz idziemy szerzej i staramy się na każdą możliwą platformę te gry wydawać, więc to też jest duża zmiana i takie wyskalowanie. Większe, dużo wyzwań, ale też dotarcie do kolejnych setek milionów graczy. A wasze aspiracje, mówię o takim dalekosiężnym celu? Myślę, że na pewno ciekawe byłoby budować sobie kompetencje wydawnicze również we własnym zakresie, po to, żeby nie tylko polegać na zewnętrznych partnerach pod tym względem, bo jednak też każda współpraca nas uczy. No i też właśnie cały czas mieć zespoły, które są w stanie mieć pełną taką swobodę twórczą, że są w stanie jeszcze więcej ryzykować, są w stanie naprawdę podnieść ten poziom innowacji i też jednocześnie tworzyć kilka tych tytułów, żeby mieć zawsze pewność, że ta strategia jest zdywersyfikowana i nie polegamy tylko na sukcesie jednej gry, która jest tworzona 2-3 lata. Więc generalnie takie wyskalowanie, ale z drugiej strony też ja bym powiedział, że największą siłą Wixy są ludzie. I przy 12 osobach każdy zna się doskonale, to znaczy znamy swoje mocne strony, ale znamy też swoje słabe strony. Możecie się w pełni uzupełniać. Tak, to prawda. W związku z tym nikt z nas nie ma takiej aspiracji, żeby budować wielką korporację rodem właśnie na przykład CD Projekt. To nie znaczy, że tutaj coś mówię złego na temat, tylko po prostu przy pewnej skali biznesu naturalnie pewne więzi się zaczynają rozluźniać, ludzie się zaczynają troszeczkę gorzej znać, trzeba też jeszcze inaczej zarządzać tymi projektami, a bycie taką troszeczkę mniejszą spółką, ale gdzie jednak każda osoba ma dużo wpływ na projekt osobisty, to jest coś, co jakby mocno się wpisuje w nasz taki, we wszystkich ambicje i to na pewno chcielibyśmy utrzymać, nawet jeżeli spółka będzie dalej rosła i zatrudniać kolejne osoby, czyli taki zdrowy wzrost, a nie wyskalowanie do potężnych rozmiarów. Czyli to też jest wasza siła. Patrząc na te ostatnie 7 lat, ja zawsze staram się znaleźć jednak te rzeczy, które mogą nauczyć innych i ustrzec przed różnego rodzaju błędami. Gdybyś miał takie lessons learned waszej działalności stworzyć, jakich błędów dziś byście nie popełnili? No ja myślę, że można było jeszcze szybciej zaryzykować i wejść w rynek konsolowy i również gier na komputery osobiste. Czyli gry mobilne to bardzo trudny rynek, gdzie nie buduje się społeczności wobec graczy, tylko polega się w 100% na reklamach, na tym, żeby zainteresować gracza i cały czas próbować mu sprzedać przez mikrotransakcje kolejne rzeczy, więc mimo wszystko coś związanego z budowaniem społeczności i grami na komputery jest lepsze. No i też myślę, że ważne jest, żeby produkować właśnie kilka gier na raz, starać się przynajmniej to robić i nie polegać tylko i wyłącznie na jednej grze, chociaż mówię, my to już robimy, natomiast wiadomo, że można było to też zrobić pewnie troszeczkę wcześniej. No i myślę, że też wyzwaniem jest to, jak jednocześnie utrzymać między ludźmi dobre relacje, a teraz, kiedy jest bardziej popularna też praca zdalna, więc znalezienie tej równowagi między takiej pracy hybrydowej, no to też wyzwanie dodatkowe technologiczne, więc ja bym powiedział, że trzeba mocno też przemyśleć
ogólnie zarządzanie takimi dużymi projektami, jakie są gry, i my się uczyliśmy cały czas i pewnie im ktoś więcej energii włoży i czasu, żeby to dobrze zorganizować na początku, no to tym szybciej będzie w stanie nie zajmować się tymi rzeczami naokoło, tylko faktycznie robić te gry, bo kiedy przychodzi taki partner jak wydawca, to on jest bardzo poukładany, to są bardzo duże spółki, często korporacje, i myślę, że takim wyzwaniem dla małych spółek to jest dostosowanie stylu pracy, żeby była ta kompatybilność z partnerem nagle, który zatrudnia kilkaset osób i który ma wszystkie wypracowane metodologie, więc trzeba jak najszybciej się tego nauczyć, bo później jest po prostu łatwiej. Bardzo praktyczne rady, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Robert Fijałkowski, Wixa Games, był naszym gościem, gościem kolejnego Business Story w programie Biznes przez Sito z Pomorza. My ponownie zaprezentujemy kolejną firmę już za tydzień. Oczywiście spotykamy się w Muzeum Emigracji w Gdyni. Biznes przez Sito w Chili Z. To była audioprezentacja, materiał promocyjny. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.